wieś Maciejowice, gmina Otmuchów, powiat Nyski. Jestem tutaj z mieszkańcami i rozmawiamy o problemie, który dotyczy bardzo wielu polskich wsi. Nie tylko wsi Maciejowice, ale również na przykład wsi Dziewiętlice w gminie Paczków. Problem dotyczący cieków wodnych, które po intensywnych opadach deszczu wzbierają i zalewają wsie, zalewają pola i stanowią realne zagrożenie dla obszarów wiejskich. Rozmawiam z panem Łukaszem, jesteśmy po spotkaniu z mieszkańcami. Proszę powiedzieć, jaki tu jest problem z tym ciekiem wodnym, który jest za nami, który za chwilę pokażę, właśnie tutaj we wsi Maciejowice. Największym problemem cieku wodnego, który nazywamy potok maciejowicki, jest jego stan techniczny. To znaczy zarośla, zarośnięte koryto rzeki, słabo utrzymane, powalone drzewa, konary, które gdzieś tutaj w ciągu tego potoku maciejowickiego zalegają, tworząc barykady, tworząc zatory, różnego rodzaju zatory, które podczas intensywnych opadów deszczu gwałtownie zbierają, nie mieszczą się tutaj pod mostkiem, w którym stoimy, i gwałtownie zbierają, wylewają, zalewają nam tutaj skrzyżowanie, grozi. Czasami był taki moment, w którym było zagrożenie zerwania mostu i wjazdu do sąsiedniej posesji. Dziękuję bardzo serdecznie za tą informację. Byłem wczoraj na spotkaniu z rolnikiem w Inowrocławiu i tam dokładnie rozmawialiśmy o kwestiach dotyczących melioracji bezpośrednio w kontekście oczywiście pól uprawnych i problemach kompetencyjnych pomiędzy gminą, pomiędzy Wodami Polskimi, pomiędzy samorządem, dotyczącymi właśnie utrzymania tego typu, można powiedzieć, ścieków wodnych, rowów melioracyjnych. A jak to wygląda w sytuacji Dziewiętlic, bardzo mi bliska wieś w gminie Paczków, tam również jest takie zagrożenie, no można powiedzieć wprost, powodziowe. Dokładnie. Szanowni Państwo, na terenie powiatu nyskiego jest dosłownie kilka miejscowości, które są regularnie co rok, co dwa lata zalewane. Do takich miejscowości należą między innymi właśnie w Maciejowice, w której się znajdujemy, ale też Dziewiętlice w gminie Paczków. Tam kilka dni temu mieliśmy do czynienia o włos. Byliśmy praktycznie od katastrofy, gdzie kilkanaście minut opadów więcej mogłoby doprowadzić do wylania potoków. Na szczęście do tego nie doszło, ale było blisko. Myślę, że będziemy musieli, panie ministrze, podjąć interwencję w kierunku takim, aby mieszkańcy nie musieli co roku prosić się o to wymeliorowanie tych miejscowości, aby te rzeki były utrzymywane na bieżąco, aby do takich sytuacji nie dochodziło. No to jest moje zobowiązanie dzisiaj wobec mieszkańców wsi Maciejowice i również wsi Dziewiętlice. Podejmuję interwencję jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie właśnie tych dwóch wsi, jako pewien rodzaj, niestety, zły przykład tego, że trzeba tą sprawę systemowo rozwiązać. Ja w tej chwili Państwu pokażę, jak wygląda ten ciek wodny, który za chwilę pokażę, jak wygląda, kiedy po intensywnych opadach deszczu wieś jest zalewana. No, wygląda nie najlepiej, tak to powiem, używając pewnego rodzaju eufemizmów. Jestem przekonany, że to jest sprawa ponadpolityczna i czas rozstrzygnąć na poziomie systemowym kwestię dotyczącą melioracji, ale i również dbałości o tego typu cieki wodne, aby nie stanowiły one zagrożenia dla mieszkańców. Teraz zobaczcie Państwo, jak wygląda ten ciek wodny po intensywnych opadach deszczu. W tej sprawie podejmuję interwencję.